I w końcu wtedy, kiedy on się wycofuje, będąc w Szwajcarii, bo on potem wyjeżdża i jakoś nigdy nie wycofuje się z tego naprawdę, ale przestaje raportować. Tam pojechał pod tym warunkiem, to jakby dlatego pojechał, żeby również stamtąd pisać. Ale jego odruch jest takim odruchem jakby urażonego pisarza właśnie, bo on gdzieś natrafia na swój raport, który jest no, streszczony, przekręcony i niczego tam, jakby żadnego splendoru nie ma literackiego w tym, prawda? I to jest taki odruch estetyczny, nieetyczny. Ale jeszcze wracam do tego pierwszego pytania, po co mi to, po co właściwie mieszać się w to, ale ja myślę, że też jest jakaś poważniejsza odpowiedź niż to, że z braku wyobraźni i lenistwa. Ja bym powiedział tak, najkrócej, po to, aby pokazać osmotyczność zła, bo ja tutaj nie dekonstruuję swojej własnej biografii i jej nie kalam, bo jednak no, pewne minimum kultury czytania nakazuje oddzielać narratora od autora dość rygorystycznie i tu trzeba tego rozdziału dokonać, ale proszę zauważyć, że fakt, że jednak takie przypadki jak ten istniały, tak ekstremalne, były odosobnione, może był taki jeden, może dwa, ale jakby mniej czystych przypadków, było setki, było tysiące, prawda? Było dziesiątki tysięcy. Jakby istnienie tego zła w tamtym systemie, nie wokół nas, to jest zbyt duża odległość wokół nas, ale właśnie tak osmotycznie, tak, że nasze biografie są tym również przeniknięte i zbrukane. One są naruszone. Nasze biografie, biografie porządnych ludzi. Poprzez to, że takie przypadki były jakby no, wpisane w ten system. One były jego pokarmem. No, jest czymś przerażającym. Bocheński pisze, że to literatura szczególnie łatwo poddawała się manipulacjom, poddawała się tyranowi, bo traciła swoją doniosłość społeczną. Ale to tak chyba było zawsze. Literatura poddawała się tyranii, bo tyranowie ją uwodzili, zwyczajnie uwodzili, obiecując korzyści, obiecując ten paszport, druk, inne rzeczy. I to nie jest wynalazek lat 80., o których, czy 70., o których pisze. Rzecz jest chyba jednak nieco głębsza, rzecz nie w pokusie. Tak, możliwe. Tu trzeba by właśnie takiej wyniosłości Gombrowicza, który z jednej strony potrafił pisać jakieś żenujące listy do reżyserów teatralnych, którzy nie chcieli wystawić jego sztuki w Sztokholmie, ale z drugiej strony miał w sobie królewską wyniosłość wobec systemu, wobec polityki, wobec PRL-u, prawda? Trzeba czegoś takiego, żeby jakby uwolnić literaturę zupełnie od polityki, w tym sensie, o którym teraz powiedziałeś. Ale po lekturze ostatniego raportu można by pomyśleć, że może Gombrowicz nie był dość kuszony. Tak, to możliwe, tak, to możliwe, ale w każdym razie no, dobrze to przeżył, jakby to mu się przysłużyło. To może przeczytam jakiś fragment Radomski jeszcze. Wróćmy tak do bohatera, a potem o modalności i dystansie. Jeśli Państwo to znoszą jeszcze, to... I potem on zaczyna bardzo szybko tę swoją karierę opozycyjną we Wrocławiu, zanim wyjedzie na długi rok do Szwajcarii. I jednym z pierwszych jego takich zadań opozycyjnych jest dostarczenie pieniędzy dla robotników. W Radomiu jest rok 76, no, po wydarzeniach może początek 77, trudno powiedzieć. I on z tego Wrocławia, tam zebrano pieniądze na rzecz prześladowanych w Radomiu i on te pieniądze ma zawieźć w dwa miejsca do Radomia i wtedy następuje taki pierwszy radomski fragment. Pieniądze miałem oddać w dwóch miejscach, w dwóch równych ratach, które potem ktoś podzieli na mniejsze i przekaże dalej.
Zapamiętałem obydwa adresy. Jeden był blisko, na osiedlu 15-lecia, w rejonie podstawówki. Znałem tam każde podwórko. Przynajmniej na jednym bloku zostały ślady od piłki kopanej, póki stróż nas nie przegonił. Potem zrobili tam ogrodzone boisko i daliśmy spokój ścianom. Otworzyła ładna kobieta, ciemna, chyba bez makijażu, ale wyglądała, jakby miała permanentny, na ustach i wokół oczu, w kraciastym fartuchu założonym prosto na bieliznę, ręce po łokcie w mące. Nie spodziewała się akurat teraz, myślała, że to sąsiadka. Proszę, niech pan wejdzie. Wszedłem i usiadłem w pokoju. W łazience szybko się umyła i ubrała dokładniej. Położyłem pieniądze na stole. Aż tyle. Tak, wiedziała, że ktoś ma przyjechać, ale spodziewała się raczej w przyszłym tygodniu. Nie najlepiej żadnych pokwitowań, wszystko opiera się na zaufaniu. Trafią oczywiście do najbardziej potrzebujących, bez pracy i zasiłku. Zaczęła wymieniać nazwiska aresztowanych, sankcje prokuratorskie, wyroki, pobicia, właściwie w każdym przypadku, jakby należały do procedury, a potem niszczenia dokumentacji lekarskiej, jeśli w ogóle udało się sporządzić dokumentację. Wyjąłem notes i cierpliwie wszystko zapisywałem. Na policzki wystąpiły jej pąsowe plamy, ładniejsze od różu. Teraz w świetle od okna ze zwiewną firanką zaczepiającą o kwiatki zobaczyłem, że jednak w łazience zdążyła na powieki położyć trochę tuszu, niedużo, niewiele ciemniejszego od skóry. Dopiłem herbatę, dokończyłem ciasto. Będę się już zbierał, zostało mi jeszcze parę rzeczy do załatwienia. W drzwiach przytrzymałem jej dłoń o parę sekund za długo. Wróciłem do domu najkrótszą drogą przez Leśniczówkę, potok północny, gdzie od mostu do mostu robiliśmy regaty patyków. Zarósł pokrzywami i perzem i ledwie było widać płyty, którymi wyłożono koryto. Na wiosnę po roztopach wypełniało się wodą po brzegi, jak w prawdziwej rzece, głębokiej na 2 metry. Wtedy pierwszy raz zobaczyłem topielca. Unosił się twarzą do dołu w stercie śmieci spiętrzonych przy kracie zamykającej przepływ pod ulicą. Pod kurtką zrobił się balon powietrza, który już utopionemu nie pozwalał zatonąć. Teraz w tamtym miejscu płynęła ledwie struga, prawie niewidoczna wśród zielska. Tutaj nie dałoby się nawet zaaranżować nieszczęścia. Zimny, precyzyjny opis, prawie bez emocji. I teraz pytanie, może proste, to najwyżej na nie nie odpowiadaj, może za proste. Czy to jest tak, że ten opis jest zimny, precyzyjny, bo opisuje je nieco szalony pisarz, czy nieco szalony grafoman, który kolekcjonuje opisy, ale nie kolekcjonuje uczuć? Czy jest to tak, że literatura powinna mieć dystans tak wielki do opisywanej rzeczywistości czy opowiadanej rzeczywistości, że aż taki jak tu? Czy też jest to tak, że ty bronisz się przed sentymentalizmem wspomnień i przed emocjami związanymi no choćby z przesłuchaniami, których byłeś podmiotem i przedmiotem? Tak, no na pewno jest tak i tak i tak. Na pewno ja na pewno się bronię, tak to jasne, bronię się przed sentymentalizmem wspomnień. Ale kto wie, czy nie jest też tak, że on jakby też właśnie tą dokładnością, precyzją, chłodem, dystansem i tym właśnie, co Francuzi nazywają odpowiednim słowem, le mot juste, że on jakby stara się oszukać też swoje dylematy moralne, których brak, prawda? I czy to też nie jest tak, że jakby sama ta mechanika pisania, bo proszę sobie nie wyobrażać tych donosów w takiej prymitywnej formie prawdziwego donosu. On pisze tak, jak państwo słyszą, tak pisze przez całą książkę, prawda? To jest tak napisane, to nie są prawdziwe donosy w sensie stylistycznym, prawda? Czy to nie jest też tak, że